Zaczynamy od tego, że pod tylnym fotelem od kierowcy przy kole podnosimy samochód do góry, ile się w miarę da. I tu mamy taką obudowę plastikową. Ona jest na trzy śruby. Tu jest jedna, tu jest druga i trzecia jest tam. Odkręcamy te śruby. Ja już sobie poluzowałem to. I ściągamy naszą obudowę. Gdzie się znajduje nasz zbiornik FAP. Mamy go tu. U mnie troszeczkę nieszczelności, ponieważ spadł mi wężyk i po prostu troszeczkę się mi tu wylało wcześniej, dlatego zauważyłem brak płynu FAP. Demontujemy w tym momencie nasz zbiornik tu i będziemy się brać za dolewkę. Dobra, zaczynam rozbierać i za chwilę pokażę. Odkręcamy tylko już z dłuższą nasadką nasz zbiorniczek. Klucz 10, lepiej na przeduszce, będzie nam prościej. Tak, tu jest jedna śruba, czyli od spodu patrząc, to mamy tu jedną śrubę, a druga jest w tym miejscu. To troszeczkę ciemno. A druga jest o tu. Nie, o tu. O, dobra, już sobie odkręciłem. I w tym momencie go odbezpieczamy sobie tu. I powoli go wysuwamy. Możemy odpiąć sobie wcześniej te wtyczki, będzie prościej. Ale chcę pokazać teraz, jak go zdemontować tutaj. Tak w miarę. O, dobra. Zamontuję go może z powrotem, żeby się tak w miarę to trzymało. I zdemontuję wszystkie wtyczki. Czyli bierzemy się za demontaż wtyczek, które są tu z tej strony i z tamtej. Tak jak to widzimy, czyli te wszystkie węże musimy poodpinać. Rozebrałem tutaj tą część całą. Okazało się, że tak, w tym zbiorniku jest połowa, nawet większa połowa jeszcze czynnika FAP, więc jest wszystko ok. Dawkę nie podawało nam do baku z uwagi na to, iż końcówka jak spadła, to ona się tutaj, no, można powiedzieć, zakleiła i zrobił się taki, o, tak jak tu, coś jak smoła. O, wszędzie co tutaj widać, smoła po prostu się zrobiła, bo tutaj jak nam wykapało, to jest to płynne, a tutaj jest smoła i po prostu zastygło. W tym momencie próbuję to wyczyścić. Panienka poszła w ruch i już widać pierwsze efekty, jakieś syfy zaczęły wypływać. To, co zastygło, no, musi wylecieć ze środka ta smoła, bo nic innego się nie zrobi. Chemia, coś takiego jak to.